bardzo oszczędne, gdzie jesteś tylko ty i jeden muzyk to dla ciebie dużo większa przyjemność, inne doznania niż wtedy, kiedy masz ze sobą cały zespół. I no co tu dużo mówić, w kryzysowych sytuacjach możesz się zawsze na nich oprzeć, prawda? Ja myślę, że na Maćku też się mogę oprzeć. To jest taka sytuacja, my jesteśmy z Maćkiem bardzo zgrani. Maciek jest jednym z muzyków, który grał ze mną wcześniej też w polskim zespole. W związku z tym, że się przeprowadziłam, to musiałam dokonać również takich zmian nieprzyjemnych, jak zmiany zespołu. Aczkolwiek chłopaki z Czech też są fantastyczni, oni właśnie jutro przyjadą i będą grać koncert. Natomiast z ogromnego sentymentu i szacunku również dla umiejętności, zdolności Maćka, bardzo lubię naprawdę z nim grać i lubię jak jeździmy razem sami, bo wystarczy jak na siebie spojrzymy. To wiemy od razu, co robimy dalej i jak gramy, bo czasami nawet dzisiaj nie, ale czasami jak się zdarzy na przykład, że ja tam coś przyciągnę, sobie śpiewam dalej, to tylko na niego mrugnę i on doskonale wie, że ma dalej grać solówkę, powiedzmy, żebym mogła sobie pośpiewać. Także jest to zupełnie inna współpraca, bardziej na luzie, ponieważ w momencie, kiedy jest powiedzmy zespół, to jest większe zobowiązanie do tego, żeby trzymać się tej formy muzycznej, że musi być tam refren, tam musi być zwrotka, tam musi być przerwa, bo my do tego, że gramy z żywymi instrumentami, to dodajemy jeszcze elementy elektroniczne. To teraz zaczęło mnóstwo ludzi robić, ja tak gram w sumie od 2011 roku i jest dużo wokali, które na przykład idą z komputera. Ja nie śpiewam niektórych chórów, które naśpiewam w studio, które zostawiam właśnie po to, żeby wytworzyć jeszcze trochę inną atmosferę. I wtedy trzeba się bardzo mocno trzymać formy i tutaj już nie wolno się zabawić, powiedzmy, że coś sobie przeciągnę albo gdzieś się zapomnę. Także na pewno łatwiej jest tak, jak jestem z Maćkiem, ale myślę, że jesteśmy na tyle przygotowani, że nam się nie zdarza jakby. Chyba, że czasami zmieniam teksty. O. Czyli zdarza się. To znaczy, z tymi tekstami to jest tak. No tak, bo nie zapominasz, co? Nie zapominam. Ja właśnie pamiętam więcej, ja piszę te teksty i ja pamiętam wszystkie wersje niestety, te, które napisałam powiedzmy rok wcześniej i jeszcze je zmieniałam, ja je pamiętam. I zwłaszcza przy etnotece, przy pierwszej płycie, ja je śpiewałam wszystkie naraz, to było straszne. I potem przychodziły dziewczyny właśnie po koncercie i mówię, pani ci nie śpiewała to, co tam było. Ja mówię, ja śpiewałam, ale stary tekst, wy go nie znacie, bo to była poprzednia wersja, która nie weszła na płytę. I to jest jeszcze większy problem, ja bym wolała zapomnieć, bo bym coś tamten, niż to, że po prostu pamiętam wszystkie. Życia mi mało, czy to znaczy, że... Czy dlatego dwie haliny mamy na okładce? Myślę, że jedna halina to też za mało? Ja myślę, że to jest pokazana, może pierwszy raz w życiu zdradzam, że jest nas dwie, albo nawet czasami trzy i że tak naprawdę prywatnie jestem jeszcze zupełnie inną Haliną właśnie niż taką, którą Państwo możecie mnie znać z gazet albo właśnie się śmiejesz. On też to wie. I on już zna. Chodzi o to, że po prostu jakby z jednej strony może czasami są takie momenty, że medialnie jest mnie dużo, nie zawsze na moją prośbę, ale bardzo sobie cenię swojego życia prywatnego, gdzie mogę być tą Haliną i trochę pokazałam to tym razem i na tej płycie. No właśnie, a propos życia prywatnego, to życie prywatne pojawia się też na tej płycie. I to nie tylko ze względu na to, że pracowaliście razem z Leszkiem, ale ze względu na twojego syna Piotrusia, który tutaj też występuje. Jak to się stało, że ten duet powstał? Czy to bardziej on naciskał, czy mama powiedziała, chodź coś zrobimy razem? Nie, nawet nie, ani jedno, ani drugie tak naprawdę, ponieważ ja nigdy nie chciałam Piotrka wciągać w tę branżę i będę się bardzo starać wspierać go we wszystkim innym, tylko nie w tym, co ja robię. On chce być architektem i niech się tego trzyma. Chłopak ma super wyobraźnię przestrzenną i myślę, że jeżeli już ma w tym momencie takie ciągotki, to myślę, że bardziej w takim kierunku pójdzie niż artystycznym. Ja tylko mam nadzieję, że tak jak jego tata, który też mówił, że nie będzie aktorem nigdy, a potem w końcu jak przyszedł do studiów, to postanowił być aktorem, więc mam nadzieję, że to mu nie przyjdzie do głowy kiedyś. Ale na pewno go będę wspierać w tym klimacie. A jeśli będzie piosenka aktorska? Tak, on pięknie śpiewa, ale ja mu tego nie mówię. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę on nie lubi sceny, nie lubi fleszy, nie lubi tych aparatów, nie lubi tych jakby momentów, więc dlatego nawet jak nam się kiedyś zdarzyła taka premiera, o Jezus, to mogę to powiedzieć, no pewnie. Jeszcze zanim powiem o piosence, poszliśmy do kina, zostaliśmy zaproszeni do kina, że są zaproszenia i czy byśmy nie przyszli, bo to znajoma organizowała i wracaliśmy z przedszkola, ja byłam w dresie, bo poprosiłam się i niosłam z któregoś supermarketów takie duże zakupy, jeszcze kupiłam fotelik nowy, taki ten już
do siedzenia, tylko taki ten mięciutki, więc on był lekki i taka szała była ułożona, że to gdzieś zostawię w szatni. A tam nagle 30 fotoreporterów naprzeciwko nas. Ja nie wiedziałam, że to jest premiera, w życiu byśmy nie poszli. I ja z tymi zakupami po prostu tam tak stanęłam i tak mówię, Piotrek, idziemy do domu. Piotrek mówi, no teraz już nie, teraz już chodźmy, jak już tu jesteśmy. I poszliśmy, ja tam pamiętam, jak tam odstawiałam na boku, więc takich sytuacji nie lubimy. Chodzimy normalnie, prywatnie, tylko na takie imprezy. I w związku z tym ja Piotrka zapytałam, czy chciałby ze mną zaśpiewać na płycie, ponieważ ta piosenka aż się prosiła, żeby to była kolęda. Znaczy nie kolęda, tylko taka kołysanka. I jest to rzeczywiście piosenka o nas dwóch, kiedy padał pierwszy śnieg i w ogóle on się urodził w styczniu. Ja pamiętam ten moment. Kiedy śpiewam tę piosenkę, to ja pamiętam ten moment i za każdym razem ten moment w głowie mi się powraca, kiedy po prostu on był taki mikroskopijny, chyba wielkości dzisiaj swojej głowy. I to było niesamowite. I za każdym razem, kiedy słyszę tę piosenkę, albo śpiewałam ją na koncercie, to wraca do mnie ta chwila, to wspomnienie. I to jest fantastyczne, bo dzięki temu, że on zaśpiewał ze mną tę piosenkę, to zostawił dla nas i dla może jego dzieci super pamiątkę. Przede wszystkim swój dziecięcy głos. Bo to były ostatnie chwile, miał 10 lat wtedy, teraz ma prawie 13, bo to myśmy to dawno temu nagrali tę piosenkę. I były to ostatnie chwile, kiedy złapałam taką dziecięcość jeszcze w nim, taką cudowną lekkość małego dziecka, który teraz już jak to słyszy, bo Jezu, mama, nie puszczaj tego nikomu, takie dziecięce, to mam ten głos. A tak naprawdę o to mi chodziło. I zrobił mi wielką przyjemność, kiedy go poprosiłam, nie miał z tym problemu, bo on zazwyczaj zrobi to, co go poproszę. I w tym jest bardzo kochany. Więc jest to taka nasza piosenka, która nie ma być ani chwytem marketingowym, ani wciąganiem jego do biznesu, tylko po prostu zaśpiewał dla mamy, a ja zaśpiewałam dla niego. Czyli zrobieniem czegoś tu i teraz, bo to się już nie powtórzy. Dokładnie. No a koncerty jakieś są możliwe tego waszego duetu? Nie. Czy nie, jest, to jest... Okresu, rozumiem. Ja nawet nie miałam śmiałości zaproponować mu koncert. On jest strasznie wrażliwy, mimo tego, że czasami tego nie pokazuje. Na dziś mieli wiersz w szkole. On wczoraj, jak mi go mówił, on był tak przejęty, że ja nie mogłabym mu tego zrobić, żeby go zabrać na koncert i kazać mu po prostu wyjść przed państwa i zaśpiewać. On by po prostu, by się, nie wiem jakby to zniósł, ale myślę, że by bardzo przeżywał, a ja chcę go uchronić tych emocji. Czy między innymi ten duet z Piotrkiem to sprawia, że płyta Życia Mimało jest dla ciebie bardziej emocjonalnym krążkiem niż te dotychczasowe, które miałeś okazję robić? Na pewno chociażby z tego powodu, ponieważ pokazałam rzeczywiście też tutaj właśnie kawałek tego mojego domowego życia, czyli Piotrusia i jego głos. Więc pod tym względem na pewno. Natomiast ona jest w ogóle taka troszeczkę podsumowująca kilka moich lat wstecz. Więc jest mocno dla mnie emocjonalna i była to bardzo ważna płyta na pewno. Troszeczkę odsuwasz ten folk. Folk jest teraz takim smaczkiem, uzupełnieniem tego, co takim doprawieniem, wisienką na torcie można powiedzieć. Folk kiedyś był tą nutą przewodnią w twoim repertuarze. Teraz stawiasz bardziej na popowe klimaty, ale tak przyjemnie bujające, z tymi przyjemnymi balladami, które tak wpadają w jedno ucho i nie chcą być kolejne. To się cieszę bardzo. Ja myślę, że tak jak każdy po prostu na przestrzeni lat zaczynamy się zmieniać i sami chcemy przekazać jakby inną formą to, co czujemy, czy w życiu, w rozmowach, czy poprzez malarstwo, książki, każdy w jakiś sposób. Ja myślę, że ja też po prostu dojrzewam i zaczynam robić inną muzykę. Ja wiem, że niektórzy Państwo najchętniej by mnie tylko w tych bratankach słuchali i tych koralach i tym wszystkim. A korale ja to rozumiem. Jeszcze? A korale nosisz jeszcze? Tak, noszę na koncertach. Znaczy, mówię o śpiewaniu. Oczywiście, że tak. Słuchajcie, ja nie mogłabym zdradzić tych piosenek, ponieważ to jestem ja i one mnie zbudowały. Natomiast myślę, że jakby życie idzie dalej. Ja też idę dalej. Mam już pomysł na kolejną płytę i tu się Leszek oburzył, bo ja mu ostatnio mówię, słuchaj, bo mam pomysł na nową płytę, będziemy robić się. A on mówi, błagam cię, jesteśmy w trakcie tej w ogóle promocji tej płyty. Co ty zwariowałaś? Ty już o nowej płycie myślisz? Myśl o tej. Więc jakby ja już jestem krok dalej i znowu jeszcze troszeczkę dalej od tego, co było kiedyś, od bratanków. A tutaj folkowość rzeczywiście pokazaliśmy bardziej w wokalizach, bardziej w głosach niż w instrumentach, ale myślę, że tych zespołów takich folkowych, podobnych do bratanków, macie sporo. Nie? Z mężem się dobrze pracuje? Bardzo dobrze. To jest taka nasza, to jest bardzo twórcza praca na pewno i ja takiej pracy też w sumie
oczekuję od producenta, takiej, że nie muszę się bać wyrazić swoje zdanie. Dzisiaj to jest tak, że przyjeżdżają, wow, IY z Ameryki, nie wiadomo skąd, ale tak naprawdę później to wychodzi na to, że wokalistki trochę się boją czasami powiedzieć. Słyszycie gitarę? Mówisz mi, że masz mnie dość, no wszystko robię ci na złość. Każdy dzień zatruwam ci i nie masz czasu dla mnie dziś. Dla ciebie.
jeśli chcesz. Zabiorę cię tam, gdzie mi serce każe, ty przytul mnie, bo tylko o tym marzę. Zabiorę cię do świata najśmielszego, ty kochaj mnie, upalę deszczu w śniegu. Zabiorę cię, wiem po co i dlaczego. Dzielić się na pół.